W roku 1917 po rewolucji październikowej bolszewicy przejęli państwowe rezerwy złota. Jedynym ratunkiem dla ogarniętej wojną i głodem Rosji było eksportowanie tej rezerwy. Tallin przed odzyskaniem niepodległości przez Estonię noszący nazwę Revel to ważny przystanek na trasie przerzutowej. Z Moskwy jadą kolejne pociągi. Dobra? A to kanalie. Gdyby nie wy, młody człowieku, pokorzyliby ludowego komisarza finansów. Spiridonow. Mój zaufany ochroniarz. Dlaczego znikasz, kiedy są kłopoty? Zrobię z ciebie dozorcę. Izidor Emanuelowicz sam odesłał mnie z restauracyjnego. Oto typowy przedstawiciel klasy robotniczej. Jak się nazywacie? Lukas Branowski. Węgier? Austriak. Bogu niech będą dzięki. Internacjonałem jeżdżą tylko Węgrzy i Chińczycy. A to podobno rosyjska rewolucja. Dawaj wina. Zapraszam. Gukowskiego nieoficjalnie nazywano skarbnikiem rewolucji. W 17 roku został ludowym komisarzem finansów. 2 lata później przeniesiono go do Estonii w charakterze wysłannika handlowego Rosji Radzieckiej. Słynął z rzutkości w interesach, ale też z korzystania z uroków nocnego życia. O, izwinicie. Bezporządek. Przepraszam za bałagan. Dyplomatom nie wolno wpuszczać sprzątaczek. Pozwolicie? Mogę? Proszę bardzo. O, kstacie. A to obrazki z Paryża. Gdzie ta butelka? Wolę powieści przygodowe. Tak? Na przykład studium w Szkarłacie Conan Doyle'a. A co w niej takiego ciekawego? Morderca jest fatalistą. Kładzie przed ofiarą dwie pigułki. Jedną niegroźną, drugą z trucizną. Zabawny z was człowiek. Na co one są? Na syfilis? A to co? Kto was przysłał? Opatrzność. Proszę łyknąć jedną, jeśli ochroniarz wróci, nie będzie miał pan wyboru. Co z was za proszę łykać? To pana jedyna szansa. Boże. Czerwona mafia. Zniknięcie bolszewickiego złota. Rok 1921. Rosja radziecka miała ogromne trudności w wykarmieniu obywateli. Zdaniem bolszewików jedynym wyjściem było prowadzenie gospodarki rabunkowej. Głównym dobrem było złoto, zagrabione rodzinie carskiej, cerkwi, a nawet obywatelom. Tallin stał się głównym miejscem wymiany z zachodnimi kupcami.
Transporty złota z powodu słabej organizacji stały się jednak szybko celem przestępców i zwykłych oportunistów. W efekcie w Estonii kwitł obrót czarnorynkowy i nielegalny handel. No co, господа товарищи? Towarzysze, zaryzykujemy? Ryskniem. Skażu mi za... Zagrajmy partię bez lew. Pas. Pas. Ja dużo... Ja chętnie. Niech próbuje. Popróbuj. Gukowski wywoził z kraju miliony rubli w złocie. Szeptano, że wraz ze wspólnikami sam nabija sobie kabzę. Gukowski tam po nocam dużo pił. Predawался. Codziennie balował. Jego urząd specjalizował się w oszustwach i łapówkarstwie. Biuro zajmowało kilka pięter petersburskiego, cieszącego się złą sławą hotelu w stolicy Estonii. Prowadzono tu szereg mniej lub bardziej legalnych operacji. W nocy hotel zmieniał się w burdel. Gukowski zgarniał spory procent od kontrabandy kupowanej i sprzedawanej w tym miejscu. Tallin był dla Sowietów jedyną bramą do Europy. Estońscy urzędnicy często urządzali inspekcję u Gukowskiego. Ten jednak nie dawał się złapać. Także dzięki wizytom w Moskwie u swoich protektorów w Komitecie Centralnym. Jeśli kolega zagra, będziemy musieli podzielić pulę. Komisarz ma pieniądze. Zgarnia 40% kontrabandy w Rewlu. Prawda? Zaczynamy. Niech gra. Proszę. Kładź. Nie ucz ciebie, Majewski. U nas w Rewli... W Rewlu nie ma kontrabandy. Udzielamy tylko koncesji. A co, chciałeś zgarnąć całą pulę? Niektóre transporty wysyłane pod pretekstem rozmaitych transakcji trafiały w nieznane miejsca. Prawdopodobnie opłacano nimi także ludzi, którzy pomogli bolszewikom zdobyć władzę. Pełnię władzy dzierżyła garstka rewolucjonistów, którzy przyjechali do Rosji z Leninem w legendarnym zaplombowanym wagonie. Stalin był wtedy już tutaj, na miejscu. Stalin był w Rosji. Był długoletnim współpracownikiem Lenina, ale nie miał dostępu do tajnych kont partii. W owym czasie pozostawał trybikiem w maszynie. Nie miał jeszcze własnego gabinetu. Pełnił funkcje administracyjne przy Komitecie Centralnym. Już wtedy jednak walczył z korupcją. Poza Leninem i Trockim tylko Grigorij Zinowiew, trzeci w hierarchii władzy, miał pełną wiedzę na temat zagranicznych finansów partii. Zgubiłeś coś, Koba? Guzik. Pugowica zakatiła się kuda, to nikak nie... Gdzieś się potoczył. Nowa kurtka. Podobno teściowa kupiła ci na przemówienia. Biwat Aliujewa. To nieprawdziwe plotki. Co cię sprowadza? Ja do szefa. Lekarze kazali zostać Leninowi na wsi. Dał ci klucze, żebyś doglądał gabinetu? Chwilowo go zastępuję. Lenin wie, że twoi ludzie węszą w krajach bałtyckich? Co masz na myśli? Towarzysze pilnują państwowych pieniędzy. To pieniądze Kominternu. Sami ich pilnujemy.
Zinowiew przewodził międzynarodówce komunistycznej, w skrócie Kominternowi. Czyli mówiąc wprost, organizacji terrorystycznej, która finansowała partie komunistyczne w innych krajach. Finansowanie Kominternu i innych organizacji, które miały szerzyć idee komunistyczne na świecie, opierało się na mylnym założeniu, iż rewolucję światową da się wywołać w stosunkowo niedługim czasie. Przeznaczano na ten cel wielkie sumy. Nie ograniczano się do agitacji. Władze były gotowe do korumpowania europejskich i amerykańskich polityków. W 1919 roku do Nowego Jorku przybył niejaki Ludwig Martins, podający się za przedstawiciela kraju rad. W liście do Departamentu Stanu USA oświadczył, że złoży w amerykańskich bankach 200 milionów dolarów w imieniu nowego państwa, odmrażając tym samym relacje gospodarcze. USA nie uznawały jednak rewolucyjnego rządu. Martins został deportowany. W jego biurze znaleziono szereg akt na temat agentów Kominternu i dowody na to, że Sowieci już od kilku lat piorą w USA duże sumy. O sprawie dowiedział się New York Herald Tribune. W Europie zaczęły krążyć plotki o bolszewickim złocie. Mimo wielkich nakładów, efekty działalności Kominternu były znikome. Europejskie ruchy słabły. Płomień rewolucji trzeba było podsycać czekami na coraz wyższe sumy. Środki przeznaczano na łapówki lub marnotrawiono w inny sposób. Aparat partyjny nie podlegał niczyjej kontroli. A bez kontroli korupcja kwitnie. Działania Kominternu trudno było monitorować. Jedynym odpowiednim do tego organem była Inspekcja Robotniczo-Chłopska, w skrócie RABKRIN. Na jej czele stał młody Stalin. Grigoriu, jesteś wielkim politykiem. Ze mnie tylko prosty urzędnik. Nie znam się na teorii ani gierkach. Ach ty, aktorze. Przecież Guskowski ucieka przed twoimi inspektorami. Przyjechał do Moskwy po pomoc. I dostanie ją. Może tak, może nie. Może nie znajdzie. Mówi się, że ten, kto dużo biega, szybko się męczy. No. Wiesz co? Najpierw znajdź ten swój guzik. Znajdę. Choćbym miał przekopać wszystko. Mówiło się, że Głuchowski ma tajny rejestr wszystkich transakcji. Zdobycie go mogło przeważyć szale na stronę Stalina. Pozwólcie, przyjaciele, że wyjdę lokomotywą z wagonami. Na waszym miejscu nie zajmowałbym się tak koleją. Można się skaleczyć. Żywo predanie. Prostite. Słucham? Jak? Wy nie słyszycie? Toż to wielki skandal. No, taki skandal случился. Izidor Emanuelowicz wysłał skład pełen kos dla chłopów. Dla sowieckich krestian. Tylko że nie stalowych. Z stalnych. Cały eszelon. Ale blaszany. Товарищ. To międzynarodowy pociąg. Zmieńmy temat. W następnym wagonie siedzą ludzie z Kominternu. Zgoda. Towarzysz Głukowski ma dla dyplomatów inną niespodziankę.
Skupuje dla nich w Europie garnitury bawełniane, zamiast wełnianych. Бумажные скупают. Такие, в яких грзебе се люди. Там у них в таких покойников хоронят. А у нас дипломаты ходить будут. Ах ты, сучий. Ты пси, сыну. Jestem w partii od 1898 roku. Puszczaj, oszuście. Spokojnie, panowie. Gra skończona. Donosiciel. Gółkowski miał wielu wrogów. Z powodu ich donosów ciągle borykał się z inspekcjami. Był jednak mistrzem biurokratycznej gry. Dzięki sprytowi ciągle unikał rewizji. Zapewne z was człowiek. Na co one są? Na syfilis? Pijcie, tak u was. Proszę łykać, to pana jedyna szansa. Jest. Jest. Boże. To niezawodne krawaty. Czysty jedwab, nie do przerwania. Budzi się. Posadź go w fotelu. Będę cuchnął jak pijana dziwka. Jesteś dziwką i to głupią. Za kogo mnie mają, że nasyłają na mnie takiego dyletanta? Co to? Myśl o zemście mnie napędza. Rewolucja musi karać zdrajców. Co? Wyjdź. I zamknij drzwi. Co to za romantyczny, rewolucyjny bełkot? No, słucham. Nie uwierzycie, bo jesteście kundlem i renegatem. Samemu sobie nie wierzycie. Кто вас на мне наслал? Кто вас ко мне подослал? Отвечайте. Отповедайте. Или ваш холодный труп. Или эстонский дружник найдет вашего трупа. Найдет эстонский обходчик. Говорите! Да никто меня не посылал. Никто мне не присылал. Я вышел на вас с помощью друзей. Дотарłem до вас с помощью приятелей из австрийской Червоной гвардии. Сам. С поводу моего брата. Здесь я, из-за моего брата. Сгинул под копытами коней подчас повстания в Вьедню. Wysłaliście nam wtedy karabiny, które nie strzelały. I zostawiliście puste kąta. Transakcje w Talinie służyły często za przykrywkę dla terrorystycznej działalności Kominternu.
Российская партия, она свободна. Большевики свободнее финансовали организации заграничные. Например, дипломатические представители. Например, в placówce дипломатичной в Немчах отвирано сейфи и вренчано немецким товарищам банкноты. Без поквитования. Немецким там, товарищам, допустим, на революционное дело. Без каких-то расписок, даже без подсчета этих купюр. Miliony rubli w złocie nie trafiały w miejsce przeznaczenia. W efekcie ruchy rewolucyjne w Austrii, Hiszpanii i Polsce zostały krwawo stłumione. Przywódcy komunistycznych partii w Europie uznali to za zdradę. W czerwcu było nas 40 tysięcy. W grudniu zostało niespełna 10. Ktoś musi za to odpowiedzieć. Wiem, że zawiodłem. Ale podobni do mnie jeszcze się zemszczą. Na pewno. Doskonale mówisz po rosyjsku. Rozumiem cię. Napijesz się? Bo ja owszem. Jak myślisz, co się dzieje na świecie? Walka klas? Akurat. Przedstawiciele której klasy wykupują skarby z naszych muzeów? Czyimi pieniędzmi zapłaciliśmy za pokój z waszym cesarzem i zentantą? To niby Gukowski ukradł carskie złoto. Bajeczki dla smarkaczy takich jak ty. Ale coś mi się w tobie podoba. Może ta naiwność. Nawet bym cię uwolnił. Tylko wtedy zabiłbyś mnie w mgnieniu oka. Zgadza się. Europa i Stany Zjednoczone musiały w końcu zauważyć przepływ pieniędzy i kosztowności. Moskwa odpowiadała za oszustwa finansowe na dużą skalę. W tym aferę parowozową, która kosztowała bolszewików ćwierć rezerwy złota. Do Rosji przyjechała pierwsza dostawa ze Szwecji, bardzo duża. W kraju był zastój. Nie było czym palić w piecach naszych parowozów, a mimo to kupowaliśmy nowe. W roku 1920 rząd zamówił w Szwecji 1000 lokomotyw. Od początku wyglądało to nierealistycznie. Mała fabryka była w stanie wyprodukować 40 sztuk rocznie. Pobliski radziecki zakład Putiłowski ponad 200 rocznie. Ponadto Sowieci opłacili modernizację szwedzkiego zakładu i przedłużyli mu terminy. Łączny koszt? 200 milionów rubli w złocie. Suma szokująca w czasie klęski głodu. Rosyjska gazeta, która wyraziła oburzenie z powodu tego i innych wydatków, została zamknięta przez Lenina. Temat nie zniknął jednak z zachodniej prasy. New York Times opublikował nawet zawartość zagranicznych kont przywódców kraju rad. Nie zadzwoni, nie zapuka. A propos, ty doniosłeś szefowi o działalności komercyjnej Kominternu? Ja? Pisze o niej każda gazeta na świecie. Tajne konta bolszewików. Na Kaukazie mawia się, ulewa najczęściej szybko ustaje. A ty co, New York Times? Nie czytasz New York Timesa? Nie. Żona przynosi mi artykuły. Przynosi to rozpieczatki. Warto czasem usiąść i poczytać. No, posiedzieć, nowości obsłudzić. Młoda republika musi zdobyć zaufanie na arenie międzynarodowej. Młodej republiki.
Poleci nie jedna kędzierzawa głowa. Многие кучеревые головы полетят. Co to ma wspólnego z kontami? To środki na czarną godzinę. Siadać. A вот что про эти счета забыли. Jeśli ludzie mają zapomnieć o kontach, trzeba przeprowadzić czystkę wśród złodziei z Kominternu. A czyść sobie. Пусть чистят. Что? Твои ревизоры знаleźli coś у Гуковского? Не видел. Не знaleźli. Это одно. To koniec rozmowy. Видел. Znaleźli? Это уже jej początek. Z Gukowskim dopiero zaczynamy rozmawiać. Skąd znasz te wszystkie powiedzonka? Pogaworek takich nabrał się. Idź, Grysza. Idź, Grysza. Kiedy ty szedłeś po rozum do głowy, ja już wracałem. Łajdak jeden. Stalin walczył z Zinowiewem i wspierającym go Lwem Trockim. Gospodarki radzieckiej nie było stać na wspieranie zagranicznych partii, a tym bardziej na oszustwa Gukowskiego i ludzi jego pokroju. Przemysł stanął, ludność stanęła przed realną groźbą głodu. Praktycznie nie było jedzenia. Rząd nie potrafił przeprowadzić najprostszych zadań, takich jak dostarczenie żywności do Piotrogrodu. 4 dni brakowało tam chleba. Wyobraźmy sobie podobną sytuację w dzisiejszej Moskwie. Nad Dolną Wołgą klęska głodu dotknęła 90 milionów ludzi. Chłopi w poszukiwaniu żywności wylegli na drogi. Bolszewicy walczyli z nimi jak z wrogami państwa. Tymczasem za państwowe bogactwa prawie w ogóle nie kupowano zboża. Wychodzić to skład specjalny. Wynocha. Dokąd to nędzarze? Won. Dziadku? Co to za miasto? Jamburg, synku. Czyli już Rosja. Pewnie, że Rosja. Pomóc ci? Nie, wszystko w porządku. Idź już. Jak sobie chcesz. Ty, Austriak, gdzie się wybierasz? Poszła won. Co jest? Towarzyszu Gukowski, proszę czytać. Aresztujemy was. Spirydonow oszalałeś? Nie. Rozkaz zatrzymania, kiedy tylko przekroczymy granicę, podpisany przez Dzierżyńskiego. Dzierżyńskiego podpis widzieli? Nie widzę. Mam chore oczy. Wyjaśnisz mi to? W Moskwie wszystko wyjaśnią.
Подожди, а мне дайте что, мне еще хотя бы убрать. Не положено, что ли? С вами... Там о все задбаю. Идем. Isidor Emanuelowicz. Teraz już możecie zdjąć mi więzy. Już was nie zabiję, przysięgam. Wasza publiczna hańba mi wystarcza. Uwolnijcie mnie. Rozwierzycie. Zachodnia prasa dowiedziała się o aresztowaniu Głukowskiego. Skorumpowani członkowie Kominternu i porewolucyjni noworysze byli od dawna na celowniku Feliksa Dzierżyńskiego, szefa Czeka, czyli ówczesnej policji politycznej. Zeznania Głukowskiego interesowały także Stalina. Wydział zagraniczny służby specjalnej OGPU zaczął dociekać, dlaczego Komintern w ramach zwykłych czynności wyprowadza pieniądze do innych krajów. I materialnym zabezpieczeniem władzy, i oni samym serioznym образом работали w направлении поиска тех денег, которые ушли из страны. Smaczne jedzenie jak na więzienny transport i aktualne gazety. Właśnie znów piszą o tajnych kontach bolszewików. Skąd oni wiedzą? Mam nadzieję, że dobrze ukryliście księgi rachunkowe. Nie bójcie się mnie. Dałem słowo. Ja was nie boję. Nie was się boję. I tak nie pozwolą mi dojechać do Moskwy. Ого! Мам, конкуренция? У меня что, есть конкуренты? Да, с моим арестом. И то спором от моего арестования. Прибавилось. Сударь, не переоценяйтесь. Нет, не слишком. Слышал еще о злоте, скраденном ze скарбца резервы? Как же громко. Глочная справа. Асессора допиро co розстреляно. Бедачек. Хотите рассказать? Оповедеть, кто направде был винен? Путь долгий, рассказывай. Мамы дуже часу. Dwa razy w niedzielę ochranniki obnarużyli. Dwa razy w tygodniu wieczorem strażnicy widzieli, że część złota pakowano w skrzynie. Rano skrzyni już nie było. Jak wy думаете, расстрельная? Asesor miał jaja, żeby to zrobić? A kto jest? To kto? Kto, kto? A taki owaki. I kto? Что мне голову морочить? Ну не хотите. Nie mówcie, jeśli nie chcecie. A wy Sherlock? Sherlocku. Слишком любопытно. Coś zbyt jesteś dociekliwy jak na austriackiego robotnika. Legenda o młodym lubicielu. Jakoś coraz mniej wierzę w tę historyjkę o miłośniku Conan Doyle'a. Stanowczo mnie nie ubiedzicie. Co? Fajka też was nie przekonuje? Nie ubieżdaje. No i przyjemnego. Smacznego. Obawy Głukowskiego były uzasadnione. Jego wiedza mogła załamać kariery wielu osobom lub nawet pozbawić je życia. Z uwagi na pogłoski o tajnych księgach rachunkowych stał się celem dochodzenia. Знаете, я решил вам все. Zdecydowałem się. Wszystko ci wyłożę, ale pewnie nie uwierzysz. Słucham, to zemsta. Od tej pory ty też nie będziesz bezpieczny. Iście diabelska wymiana. No nic. Cicho. O co chodzi? Grysza chce z nami wszędzie jeździć. Głukowski, wiem, że mnie widzicie. Dosyć tego, wychodźcie. No co wy zapierdzicie, jej Bogu? Dawajcie, wychodzicie.
Odczepiają nasz wagon. Wiesz, co to znaczy? Chcesz, żebym dalej mówił? Jeszcze bardziej. Dobrze. Chodzą słuchy, że wieziecie do Moskwy tajne księgi. Zamierzacie wydać autobiografię. Nieładnie. Z przyjaciółmi się tak nie postępuje. Niechорошо tak postępować z друзьями. Wy co думаете? Myślisz, że rewolucja nie potrzebuje broni? Plan jest genialnie prosty. Wybiera się kraj, jeśli trzeba, ustanawia się w nim reżim. A następnie łupi się ten kraj do cna. Grabi się wszystko, łącznie z kieszeniami obywateli. A jeśli wszystko wyczyścić z tej strony, włączając zawierzchnię? Co w takim kraju zostaje? Nędza. Właśnie. Czytałeś uważnie manifest komunistyczny Marksa? Manifest Marksa. Opisuje postępującą nędzę proletariatu. A doktryna nędzy odnosi w Rosji wielki sukces. Przyjacielu, nie poddawajcie się. No jej Bogu. Jaki to ma związek ze skarbcem, z kominternem? No, jak chcecie. Jak chcecie. Wypuszczaj. Dawajcie Eloisa. Dawaj, dostawaj pulemiot. Wyciągajcie karabin maszynowy. Będzie trochę głośno. Fajerwerki. Rezerwa to złoto. Komintern kupuje wpływowych przyjaciół za granicą. Ja potajemnie wyprowadzam złoto z Rosji przez Rewel. Jednym słowem, mocarze dzielą terytorium między siebie. Gdziemony dzielą terytorium? Następny mocarz. On wyjaśni wszystko lepiej niż ja. Raz. Spokojnie. Co z tobą? Dwa. Ratuj się, ja wychodzę. Niemieckie wagony mają tu ukryte wyjście pożarowe. Jest. Trzy. Ja idę! Wychodzę. Cztery. Poczekajcie, ja z wami! Czekaj, uciekam z tobą. Pięć. Трупы палимы? А может, сожжем их к чертям? Мне плевать на трупы. Обходзо мне только папиры, зрозумяно? Бумаги. Понял? Открывай вагон. Отверать. Жесть, все доломать. Треба все спалить. Подожди. Czekaj. Подожди, давай отдохни. Odpocznij. Я... Już nie mogę. Я больше не могу. Chociaż chwilę. А что ж ты, Шерлок? Dlaczego wcześniej nie użyłeś tego włazu, Sherlocku? Nie воспользовался, а? А настроение? Nie byłem w humorze. Какого настроения? На co? Чемоданного.
на вендровки. Человек, когда сбегает, прихватывает... Каждый утекинер забирает за собой то, что ма найценнейшего. Я вот что прихватил. Я взял им нож. А вы что? А вы? Isidor Emanuelowicz, oddajcie... Isidorze Emanuelowiczu, oddajcie dokumenty. Dokumenty? Значит, это все... A więc to wszystko było na pokaz. Pilule. Pigułki. Надпись, napis wyryty na kanapie. Неужели ты меня сможешь? Możesz mnie w ogóle zabić? Смогу. Mogę. Я не Зиновьев. I nie będę liczył jak Зиновьев. Это все, что... Tu jest wszystko. Тебе надо, Брановский. Odczepienie wagonu i strzały. Też na pokaz. Значит, оцепленный вагон, стрельба тоже спектакль. Przeceniacie moje możliwości. Los się do mnie uśmiechnął. Austriacki proletariusz się znalazł. Z popiołów powstanie nowa klasa. Zwykły złodziejaszek z ciebie. O bracie mówiłem prawdę. Był moim bohaterem. Wyrzuć te papiery. Prawdy w nich nie znajdziesz. Wszyscy tylko na tym stracą. Od ciebie poczynając. Słyszałeś o puszce Pandory? Przyjadą po was. Towarzysz Stalin? Towarzyszu Stalin, zgodnie z instrukcjami. Notatnik Gukowskiego. Finansowy dziennik, torpeda Gukowskiego. Na stół położę. Połóż na biurku. Wzięli go. Znaleźli go we wskazanym przez ciebie miejscu. I na metr w stronę nie. Siedział bez ruchu. Siedział i stał. Siadaj i ty. Закуривай. Запаль себе. Слушай, Лукас, как ты Послухай, Лукас. Зачем он... Застанавливай мне. Тетрадь с грязными телесами. Dlaczego не спалил на Теслу? Жег бы к черту. Зрештą rzeczy. И все? Я думаю, для подстраховки. Może to zabezpieczenie. Ерунду говоришь. Bzdura. Хотя думаешь... Ale dobrze kombinujesz. Gukowski nam pomóc chciał. Gukowski chciał nam pomóc odbudować Rosję. Lukas, a ty Rosję lubisz? Kochasz Rosję? To ja ciebie jak Gruzin. Pytam szczerze, jak Gruzin Łotysza. Jestem Austriakiem. A ja lubię. Bo ja kocham Rosję. Musimy zamknąć ten wasz komintern. Надо заканчивать. Zbudujemy socjalizm w jednym kraju. Socjalizm w oddzielna wziętej stronie. Izmijcie, towarzysz Stalin. Towarzyszu, a co z tym, co mówił Gukowski? Co ze światową rewolucją? A mirowa rewolucja? A skazał. Про мировую Co z nią? Tu się cała chowa. Вот она, вся твоя мировая революция. Вот здесь. Wysyłałem tym psom pieniądze na rewolucję z całego świata. A oni wszystko brali do kieszeni. Dzielili się z kapitalistycznymi świniami. Z bledziami burżujskimi dzielili. Oni думали, Mieli Stalina za durnia. Такой паренек, za naiwniaka, który poczeka na bocznym torze. Вот вам. I ty tak думал. Chrzani ci. Ty też tak myślałeś. Ничего. Nieważne. My... Россию... Pomożemy Rosji dźwignąć się z kolan. Bez денег, Nawet bez złota.
Зачем? Po co pieniądze, skoro jest komunizm? Prawda? Mam rację? Ein Schneider, Begaster, die der Wami też kieruje chęć zemsty. Genosse Stein. Towarzyszu. Ochrona. Straż. Zabierzcie. Wyprowadzić go. To szpieg. O! Grisza, zachodź. Grisza, wejdź. Musimy porozmawiać. O czym? Na Kaukazie mawiamy. Jeśli się bardzo ubrudziłeś, nie żałuj wody. Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób Stalin uzyskał poparcie Zinowiewa, swojego przeciwnika ideologicznego. Ale to właśnie dzięki jego pomocy w 1922 roku Józef Wissarionowicz został sekretarzem generalnym partii. W ciągu dekady Stalin uzyskał władzę absolutną. Spiridonow. O, Austriak. A ty to odkąd? Jakżeś tu trafił? Estoński szpion. Okazało się, że jestem estońskim szpiegiem. A ty? A ja młody. Na polecenie Stalina pomagam Rosji dźwignąć się z kolan. Co z twoją światową rewolucją? Poradzi sobie beze mnie. Gukowski miał rację. A Gukowski? Nie żyje. Pomiera. Razu po aresztu. Mówił, że... Podobno zmarł. Na zapalenie płuc. Mówił, że... Wospalenie lekkich u niego. Pewnie poszedł do niewłaściwego lekarza. Fiodorow! Fiodorow? Słuchaj, Spiridonow. Baranow! Słuchaj, jak uciekłeś z tamtego pociągu? Sierbakow! W restauracji my tutaj... Piliśmy koniak w wagonie restauracyjnym. Nie zauważyliśmy nawet, że odczepiono salonkę z Gukowskim. Uch, ja takiego koniaku. Nowikow! A pasle nie kuszał. Wtedy ostatni raz piłem dobry koniak. Wychodzi dla mnie w rewolucji. Chociaż tyle mi przyszło z tej całej rewolucji. Spiridonow. Wychodzi było. Chociaż tyle. Grigorij Zinowiew skończył tak jak wielu z przeciwników Stalina. Po aresztowaniu kilka razy ubiegał się o rehabilitację, ale w końcu został stracony. Stalin przećwiczył mechanizm niszczenia ludzi. Rozpoczął więc czystki i represje na większą skalę. Każdą oznakę oporu miażdżył żelazną pięścią. Pod pozorem walki z kontrrewolucją, szpiegostwem i korupcją. Wersja polska Master Groove Studios. Tekst i konsultacja Krzysztof Heimer. Czytał Daniel Załuski.